Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku, już chyba szóstym, zagrajmy w Matką Ostiankę. Na razie idzie to bardzo płynnie, bardzo fajnie i bardzo, bym powiedział, prosto. Walka z Morati składała się na dwie główne bitwy, które wygraliśmy. Jedną kluczową nad Bagnami, gdzie została ona rozgromiona, z czego się niezmiernie cieszę. I zobaczmy też, jak wygląda, słuchajcie, nasz handel, bo tu niestety, ale cały czas mamy spadek. Trzeba byłoby im coś tutaj może... Ofiaruj daniny. 1500. Brak zagrożenia. Generalnie są dość silni, nie chciałbym z nimi wojny na pewno. Kroj nowego świata, chociaż... Opinia, traktat, wartość... No przypuśćmy, że... Chciałbym ci to dać. A ile musiałbym ci w ogóle zapłacić za pakt o nieagresji? 4000. Pakt o nieagresji. Czy ja chcę płacić 4000? Szybciej go zabiję, szczerze powiedziawszy. Chociaż walka z gruboskórnymi jaszczurami będzie trudna. Dobra, zobaczmy, na co mamy wydać i jak idzie nam handel. Bo obsydianu eksportujemy tylko 40%, eksport 26%, więc potrzebujemy więcej handlowców na 100%. Czy mogę szybką umowę z kimkolwiek podpisać? Tutaj nawet nie da się, ale szkoda, bardzo szkoda. Może gdybym odkrył tą prowincję na południe. Więc nie ma za bardzo sensu rozwijać te... Ile ja w ogóle czerpię z tego pieniędzy? Dochód 80, no właśnie, dochód jest taki sobie, mały. Powiedział, że nawet bardzo mały, to bardziej by się opłacało cokolwiek innego tutaj zbudować, słuchajcie. Na razie, na chwilę obecną oczywiście. Przychody z targów 1%. Targi, co to są targi? To są plac targowy, okej. Okay. No to co, rozbudujmy tutaj na pewno targ. Zobaczmy, czy gdzieś są jakieś specjalne budynki. Tutaj mamy port, to już się opłaca. Tu mamy w sumie surowiec, wina. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak. Wybudujemy tutaj lepszy budynek, 2000. Czy zaraz mi starczy, bo chciałbym podpisać jednak tą szybką umowę. Paktu o nieagresji, ale zobaczymy, w sumie... To maleje. A gdybym ci powiedział tak, że dołączymy do wojny przeciwko Skegi. Oj, kaszarek mnie złapał, sorry. Powiedzmy, kolonii nowego świata. Może z wami byśmy dołączyli do wojny. I już są zadowoleni. Okej. Okay. Natomiast, gdybyśmy na przykład zrobili... Bo wiecie, kolonie nowego świata to jest bardzo słaby przeciwnik. Nawet nie mamy z nimi styczności. Gdybym zrobił jeszcze tak, że chciałbym umowę handlową. Dołączymy do wojny jeszcze ze Skegami. I zbilansujemy. To nam się zwróci w przeszło... 10 tur. I mógłbym mieć szansę na zaatakowanie tutaj tych prowincji od razu. Gdzie kolejny kierunek ataku, prawda? Ogarnięcie tych terenów, zaciśnienie relacji z Mazdamundim. Dobra, próbujemy. Przystaję na twoją ofertę. Beach Kane mnie zupełnie nie interesuje. Dzięki temu uzyskaliśmy trochę więcej pieniędzy. Mazdamundi nam bardziej będzie ufał dzięki temu zabiegowi. A my, słuchajcie, możemy przepłynąć i zaatakować tutaj od razu tą armię, żeby Matka Ostiankia przysłowiowo nie stygła, bidulka jedna. Co jeszcze mogę zrobić? Teraz zobaczmy, ile handlujemy. Obsydian 100%, drewno 66% i przy okazji importujemy marmur.
no to jest realna korzyść z tego, żeby w tym momencie wybudować lepsze kopalnie obsydianu. Czyli tu. Bo potrzebujemy więcej obsydianu. Nasze wydobycie nie starcza na obecną, na obecne wymagania. Co my tu miałem? Miałem wydać 100, więc zróbmy sobie trochę tych inkantacji. Stwórz inkantację. Świetnie. Tu poczekamy. Miasto Quintex. Trochę obrona w miarę szybko będzie się regenerować. Nie jest źle. Dzięki temu mogę zwerbować, słuchajcie, myślę, że jeszcze z dwie jednostki, jedną jednostkę kozaków i dzięki temu zaatakujemy tutaj żelazny szpikulec za chwilę, żeby całkowicie już wyrzucić frakcję Morati z gry. Co jeszcze mogę zrobić dalej? To by było chyba na tyle. Więc trochę zainwestowałem w sojusz na dole, znaczy w takim porozumienie na dole, na południe. Kolejna tura. Ale jeżeli utrzymamy ją przez 10 tur, to się zwróci. Może tego agenta by trzeba było sprzątnąć, wiecie? Szczyty Tytanów, nadwyżka ludności. Nie wiem, czy Szczyty Tytanów to jest ta prowincja? Chyba na pewno nie ta. To jest jakaś Knieja, czegoś tam. To tak, to miasto Quintex to jest Szczyty Tytanów. Dobra. Otrzymujesz misję, zdobądź i zajmij swoją osadę, żelazny szpikulec. I proszę, proszę, dla dobra naszego ludu musimy rozszerzyć granice ojczyzny i gromadzić przy tym jej bezbożnych wrogów. Dostaniemy łącznie 1000 plus 500 na 6 tur po wykonaniu zadania. Otrzymujesz misję, zwerbuj postać wyszkoloną w lodowym dworze. Trening w lodowym dworze trwa pewną liczbę tur. Dobra, spoko, przydałaby mi się wiedźma, faktycznie. Tylko najpierw rozwinę sobie, słuchajcie, pionierów z krainy troli, a dopiero później ruszę na faktyczną walkę. No bo tak, tu mógłbym ich zaatakować na spokojnie. Zobaczmy, czy jestem w stanie się pozbyć ciebie. 61% rana, bierzemy. Sukces, super, agent sprzątnięty. Matka Ostianki atakuje, czy Dimitry? Słuchajcie, ja bym Dimitrem zaatakował. Matka Ostianki będzie pomagać. Chyba, że sam dasz radę. Nie. Nieznaczna porażka. Podejdźmy sobie tutaj. Okupacja. I teraz to myślę, że może przejść dalej, zobaczyć te szczyty Tytana. Czy to jest w ogóle czymś zasiedlone? Bo jeżeli nie, o proszę, proszę, kopalnie żelaza, bierzemy. Aktualnie da nam jeszcze większe, słuchajcie, dochody z handlu. Super. No to co? Inspirująca obecność dla wojska. Matka Ostianki natomiast wraca do skamieniałego lasu. Skamieniały las dałby się radę obronić przed nim? Chyba tak. O, Morati się, słuchajcie, znowu pojawiła. No to co? Skamieniały las czy szary wicher? Myślę, że szary wicher z uwagi na fakt, że możemy dążyć do rozbudowy portu. Świetnie. Jak tam moje relacje z Mazdamundim? Już jest, słuchajcie, poprawa. Świetnie. Pozyskano pancerz, zbroja z posrebrzanej stali. Plus 20 do pancerza. Pancerz 5, odporność fizyczna, magiczna ochrona. Może dla ciebie by to było w sumie? Ten pancerz by się przydał, słuchajcie, przed właśnie atakami kuszników. Czemu by nie? I umiejętność. Bam, 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 bam. Wola sabatu. Koszt duchowej esencji minus 20 przy rzucaniu klątw, czyli łącznie teraz jak mam 5, to by kosztowało to i 4. Limit rezerwy wiatrów magii plus 20 jeszcze. Kontrola plus 5. Odblokować możliwy werbunku bohatera szkaradę na wiedźma. Wszystkie prowincje. Limit bohaterów plus 2 dla szkaradnej wiedźmy. Powab puszczy. Armia postaci w własnym terytorium. Armia postaci na własnym terytorium.
Rezerwy wiatrów magii plus 2 na turę. Armię w regionie. Czas odnowiania dla Gulas. Co to jest Gulas? A, to jest to. Wiecie co? Na razie wezmę sobie chyba... Wolę sabatu, później pójdziemy w matczyne wezwanie. I sławne regimenty odblokowane. Wartownicy mroku, ciężkozbrojni, kozacy, świetnie zbrojni. Dwuręczną, oni mają taką broń jakby dwuręczną. No i mamy handel plus 5. A czekajcie, coś, dlaczego to jest na czerwono? Te nagrody otrzymasz dopiero po ukończeniu misji w określonej liczbie tur. No przecież... Zrobił. A, to dostaliśmy 1500, a nie, że 500 na kulturę. Dobra, to łapię już, jak to działa. Przy okazji, coś mamy do zrobienia jeszcze? Nie. Mógłbym wyeliminować, słuchajcie, w takim razie tutaj jedne pajączki. Oj, bo ile mnie to będzie kosztować na turę? Sporo. No ale jeden dodatkowy oddział, słuchajcie, do walki w zwarciu. 100 ich jest. Fajnie by było. No co, pajączki? Może te... Znaczy tak, zróbmy tak. Połączmy je sobie. Bo z tych pajączków to będziemy raczej się wycofywać. Te większe mogę sobie chętnie zostawię. Werbuj. Świetnie. I przy okazji... Mam jeszcze jeden slot wolny. Teraz tak. Żelazo będzie. Co ja tu mogę zrobić? Słuchajcie, tu mógłbym sobie zrobić taki myk. Połączyć ich. Nie potrzebuję ich tak dużo. Myślę, że ty będziesz i tak za chwilkę zwiedzał ten szczyt Tytana. Mógłbym chętnie ją wysłać też na przeszpiegi, zbadać ruiny, słuchajcie. To daje dodatkowy poziom. A tobie na razie chyba wyrzucę te jednostki. Gdzie zżelają po prostu niepotrzebnie pieniądze. Jak jest zespaczenie w tym miejscu w ogóle? A, Skaveni. Dobra. Tylko pytanie, czy usuwa całe spaczenie z prowincji, w której znajduje się wybrana osada? No, spróbujmy to zrobić. Czy spaczenie Skavenów też zostanie oczyszczone? Wow! No to nieźle. Że jak ja w ten sposób jestem w stanie naprawdę błyskawicznie oczyszczać, no to jest... Do tej pory chyba, szczerze powiedziawszy, najlepsza frakcja do czyszczenia mapy. Czyli tu są Skaveni. Ale i tak wyślemy tą wiedźmę, żeby zrobiła tak zwany łatwy poziom. Czy ktoś jest jeszcze, kto chciałby ze mną handlować? Kolonie Nowego Świata, mamy z nimi wojnę. To nie. Mają dwie osady, są bardzo słabi. Hexoat jest całkiem silny i to mi się podoba. I będziemy dążyć, słuchajcie, do tego, żeby z nim polepszać relacje. Może później zrobimy faktyczny... prawdziwy sojusz. A w tym czasie, no cóż, chciałbym ich wyrzucić. Bo już nie mają chyba żadnego miasta, z tego co zauważyłem. No właśnie. Więc zaatakuję prawdopodobnie najbliższą. Wtedy przepłyniemy wodę i... No cóż, Ziggurat Świtu, Skegi... Mogę próbować zdobyć, ewentualnie odsprzedać go Hexwad. Dosłownie za chwilkę wrócę, słuchajcie, tylko wezmę sobie jakąś chusteczkę do nas. O! Idealnie. Dobra, otrzymujesz misję kolejną. Wyeliminuj podczas bitwy smutnego lorda. To będzie przyjemność. Wyjące ostrze. Ataki stają się atakami magicznymi i będzie to broń w takim razie dla bojara. Najbardziej. No dobra. Czyli wyrzućmy ją. Duchowa esencja. Wiecie co, weźmy pieniądze. Ładny pieniążek. Wróg zabity w boju. I to powinno wyeliminować całą frakcję. Pomocnik, doświadczenie jednostek plus 2 dla jednostek piechoty. Wow!
Dobra, wyjące ostrze, mamy, super, dyscyplina, okej, okay. Misja zakończona powodzeniem, okej, okay. Frakcja zniszczona, kult Morati, tu bym cię chciał, bo tak, ty masz atak w zwarciu, ale możesz mieć wyjące ostrze i twoje ataki będą atakami magicznymi teraz, super. Plus masz pomocnika, który będzie doświadczeniem dla jednostek wojowników i chciałbym, słuchajcie, tutaj sobie zmontować. Może te pole siarki najpierw zbadamy. Pójdziesz bezpiecznie, słuchajcie, do skamieniałego lasu, go wyślę. Bo tu będziemy chcieli rozbudować koszary, na pewno. I to takie typowo kislewskie koszary. Więc, co ja jestem w stanie tu? Jak najszybciej dotrę w to miejsce. Tędy. No dobra, próbujemy. Ile muszę mieć do kolejnego regimentu? 15 poziom, to już niedaleko. Nawet nie będę, słuchajcie, na fulla się rozbudowywać. Minimalnie się zregenerujemy dzięki temu. Co to jest? No właśnie, armie skejweńskie. Czek już odkryłem. Tak, klany skejweńskie. Uuuu! Chociaż nie są aż tak mega nieprzychylne nam. Zobaczymy, co jak się będzie, słuchajcie, no, toczyć, prawda? I teraz tak, mamy główną prowincję. Trzeba byłoby troszeczkę zadbać o obronę. Więc Forteca Rozpaczy, słuchajcie, od tego zaczniemy. Czyli będzie to najwyższy poziom i tutaj zbudujemy mury. Plus, czy ja mam jeszcze to zadanie na wydawanie? Tak. Więc mogę zrobić jeszcze jeden dodatkową inkantację. Dzięki czemu mam to zrobione. I kiedy będę miał to? Może w kolejnych turach? Wygraj 10 bitew dowolnym jednym bohaterem. Zero określoną liczbę jednostek. Tu chwilkę jeszcze będziemy musieli poczekać. Dwie jednostki, zaraz rozbudujemy sobie tutaj główną stolicę. Rozwój by się, kurde, przynajmniej nie chcę właśnie tego kasować. Czy mamy już to żelazo? Nie, za jedną turę. Zobaczymy wtedy, jak nam pieniądz skoczy, słuchajcie. No bo na razie to jest bardzo fajna armia, tak na poważnie. Co to będę miał za chwilę w ogóle? Szare wilki z Mordheim! To jest kawaleria! Wielkie wilczury, moi drodzy. Chyba odpowiednik tego czegoś. Później mamy Tsarsgard. Carska gwardia. Jeźdźcy niedźwiedzi i mamy zamarznięte serce zimy. To jest chyba ulepszony Wendigo. No to co, chyba tura. A moi drodzy, wysłałem też naszą agentkę, naszą wiedźmę do sprawdzenia tych prowincji z jednej prostej przyczyny. Jeżeli ona będzie to robić, to automatycznie chyba dostaje poziom. Więc proste poziomy bez ryzyka. No i ten zigurat chyba zrobimy. Przedzielono zadanie, wygnaj z mocy bitwy określono piętno sabatu. Wyczekaj, wygraj następującą bitwę armię określonego wodza, matka sabatu. What the fuck? Jeszcze jakieś inne? Uuu, skaveny! No dobra. Głęboko pod ziemią wije się coś, co trąci zło wieszczym spaczeniem. Niewykluczone, że jest to podziemna droga, na której panoszą się zapchlone szkodniki. Cokolwiek się za tym kryje, zgnilizna wyniszczyła ziemię, a każda cząstka jej mocy bierze się z jednego skupiska skażenia. Energię tego rodzaju możemy wykorzystać do stworzenia nowej klątwy zdolnej
uwięzić parszywych intruzów, zanim w ogóle będą w stanie zasiać swoje szybko pączkujące ziarno zepsucia. Odszukaj źródło zjadliwej zarazy, trzeba pozyskać esencję tego, co spoczywa w jej sercu. No, słuchajcie, od 15 poziomu faktycznie zaczniemy to robić, te zadania, bo one zaczynają być fajne i ciekawe. Swoją drogą, czy jestem w stanie już tutaj zaatakować? Z Kregi ma już całkiem spory garnizon. Ty. Jestem w stanie w ten sposób. No dobra, w następnej turze zaatakujemy. A tu mamy jeszcze jakąś pozostałość po bitwie. Można by spróbować. Dobra, to co? Czekamy, słuchajcie. Chociaż trzy tury będą musiał czekać. O, goddammit. Dobra, nie, no to rozbudowujemy od razu się, słuchajcie, nie będziemy czekać aż tyle, bo to jest taki trochę puste, by było czekanie. W sumie... mógłbym go też wysłać do wojny, znaczy na wojnę, żeby pomagał. Wtedy zdobędzie doświadczenie. I za trzy tury możemy też oczyścić spaczenie w tym miejscu. Dobra, próbujemy. Świetnie, Skaveni, oczywiście. Będzie pierdylią wszędzie Skavenów. Poważnie, jeszcze nie wyrzucili tych piratów z elfy nie mają tam wielkie armie, czemu nie zaatakują? Ale mam levela, po tym właśnie mówiłem. Klan ujawniony. Era Furii, spaczenie Korna. No, trudno. Weźmiemy ci ranę i weźmiemy ci wykradanie technologii później. Tylko teraz tak. Zobacz zwiat w tym oto miejscu. Trochę płacę za to, ale opłaca się. No i praktycznie połowa poziomu. I w następnej turze polecisz tam. Teraz... ale na razie okrąż, bo ja bym chciał... Jezus Maria, co to było za przycięcie brzydkie? No właśnie, bo ja bym chciał, żebyś wyszedł tu i był po prostu pomocą. Co się właśnie zadziało? Nie, wszystko zgodnie z planem. Tak miało być, nie? Dokładnie tak miało być. No dobrze, to wracamy do pomysłu pierwotnego. Werbujesz armię tam po prostu jakoś konkretniejszą. Sami grasanci. Moi drodzy, nie będziemy tracić na to czasu. Ostrze sporu bierzemy. I oczywiście okupacja. Nowa błyskotka. Udało ci się odkryć nową błyskotkę. Co mi to da? Mamy, słuchajcie, możliwość. Bierna umiejętność niedźwiedzi szaniec. Masa plus 100%? Co to jest masa? W sensie uderzenie? Ataki stają się płonące, przydzielona jednostka. Dyscyplina plus 8. No słuchajcie, czyli masa 100% działa w ten sposób, że jeżeli chyba jednostka atakuje i szarżuje i rozbija wroga z określoną siłą, no to ona ma jeszcze większą masę. Jeżeli damy to na przykład piechocie, to może działać jak konnica przy ataku. No i co mam jeszcze? Sukcesja agonii. Zadziała na wszystkie przyjazne jednostki w zasięgu rozprysku. Obrażenia na sekundę. Przez... 21 sekund. Od 50. Fajne. To wiecie co, ja sobie zmontuję jedną taką. Później będziemy ich więcej montować. Jak najbardziej.
14 poziom, za chwilkę będziemy szli w kolejny. No i co? I myślę, że kontrola, odblokowanie werbunku wiedźmy. Nie obraziłbym się za wiedźmę. Lodowa czarownica jeszcze niekoniecznie. Bestie, wiedźma śmierci, wiedźma cienia. Wezmę wiedźmę śmierci. Dyscyplina dla armii. Samoobrona i dyscyplina dla armii. To jest akurat wiedźma, która będzie faktycznie mi pomagać. Super. No i otrzymujesz misję. Skutecznie wykonaj dowolną akcję bohaterem. To powinno być proste w miarę tym. No to mnie trochę zdziwiło tutaj autentycznie. Dobra, jedna tura jeszcze. Nie, cztery tury w zasadzie do nowego. Weźmy sady. Więcej pieniędzy. No i tutaj czekamy. Coś mogę budować, przepraszam. A, proszę, proszę. Weźmiemy sobie, bo tak, to mi da 150, maksymalnie 200. Tylko, że mamy na minusie. Prawdopodobnie dlatego, że to klimat jest trochę nie nasz już. No właśnie. A tę modyfikację mam wyłączoną, która ten klimat powoduje, że jednak troszeczkę to lepiej działa. Słuchajcie, no to myślę, że rozwój plus 10, żeby zrobić lepsze porty. No i za jedną turę uzyskamy już dostęp do kolejnej technologii. Dobra. Widzę, że no, poprawa idzie w najlepsze. A zamiana osoby, gdybym ci dał faktycznie ten ziggurat świtu w zamian za sojusz obronny, bo mi to tak naprawdę to jest pogie potrzebne, i jeszcze mi zapłacisz. Słuchajcie, siła 15, to mogłoby się opłacić, a ja zajmę się. No bo dostęp wojskowy chyba będzie automatycznie w trakcie sojuszu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zapłacisz mi 500. W sumie, poczekajcie. Ja to mogę zrobić później trochę. Na razie coś tutaj buduję, więc może tak. Nie będziemy tutaj niczego budować. Ten port mnie. Ten ziggurat świtu daje 213. Czy mi aż tak bardzo na tym zależy? Miałbym stolicę regionu. Na pewno. Czy ziggurat świtu ma coś ciekawego? Nie. To jest pusta, pusta prowincja. Dobra, jeszcze nie w tej turze. Myślę, że pokombinuję w kolejnej. Pójdziemy natomiast w to miejsce i zwerbujemy dodatkowych zabójców Akashiny. Myślę, że 4 sztuki. I później, jak się rozbuduje miasto Quintex, no to koszary już Kislewitów. Sio mi stąd, panie hrabio. Zdecydowanie pania tu nie chcemy. Zależałoby mi na tym, żeby Mazdamundi zyskał szybko dużą siłę. Jest, opracowana technologia, fantastycznie. Zasięg i prędkość dla jednostek. Co my tu dalej możemy mieć? Pancerz dla oddziałów kawalerii? Nie. Obrażeń przebijające pancerz. Nie widzę zabójców. Szansa na zmniejszenie epidemii do mnie niepotrzebne jest. Mogę tu coś wykupić w sumie. Tylko muszę mieć 150. Nie jestem na taką błyskotkę. Wiecie co, wszystkie armie odporność 10%. To jest niegłupia rzecz. Bo my mamy, teraz zdobywamy plus 3 naturę. Żeby mieć tutaj 150.
Teraz trochę pokminię, słuchajcie, co by można było dalej rozwinąć. Kontrola plus jeden zawsze dobra. I doświadczenie dla jednostek. Odblokowuje też miejsce dla lodową wiedźmę, co by się przydało później. Tempo badań 10% też nie byłoby głupie. Utrzymanie portów. Wpływ z portów handlowych 5% zaczyna mieć sens, bo też sporo portów już mamy. Szkoda, że tutaj nie ma doświadczenia, bo to by było dla mnie najfajniejsze. Lokalne możliwości werbunkowe tak samo, byłoby ciekawe. Słuchajcie, rozwiniemy sobie... Chciałbym w to tempo badań trochę pójść. I teraz tak... Próbujemy atakować ich w tym miejscu, przy okazji za jedną turę będę mógł też zmniejszyć spaczenie. W sumie mogę zrobić tak, jeszcze przez jedną turę, słuchajcie, tutaj poczekać. On się co prawda tutaj dowerbowywuje. Duchowa esencja plus 5. O, przypomniałaś mi, dziękuję. No to od razu stworzę tą inkantację. No i chyba spróbuję zaatakować. Bo nie chcę, żeby się, wiecie, on werbował tutaj nieskończoność. Szlachetna porażka. No na pewno nie. 1 200 000 berserków. No berserków to trzeba wybić bardzo, bardzo sprawnie i szybko. To jest bardzo trudna bitwa. Znacznie trudniejsza armia niż to, co widzieliśmy wcześniej, bo nastawiona na typowe zwarcie. No, będziemy próbować. Na razie kontynuuję oblężenie. Nie wiem, czy się uda. Zobaczymy. I mogę mu teraz, słuchajcie, sprzedać, bo nawet jakby mnie wyrzuciło, to po prostu patent będzie polegał na tym, że oni prawdopodobnie dziś odbiją tą prowincję, ja sobie mogę później mu znowu ją dać. Zamiana osady. To jest Ziggurat Świtu. Tak, Ziggurat Świtu ci damy. W zamian za sojusz obronny dopłacisz mi jeszcze 500. A nie dasz rady więcej? Dasz radę. Czemu tak mało? 2000 chciałbym. Pięknie. Mi ta prowincja jest do niczego niepotrzebna. No i mamy, słuchajcie, faktycznie sojusz. Teraz sobie zerknę jeszcze tylko, jak to wygląda na mapie. Boże drogi, czemu to muszę strzałkami? Kuźwa! Nowa błyskotka, udało się odkryć nową błyskotkę. Chyba, że mamy sojusz, to dlatego. Dobra, jak to wygląda? Stosunki dyplomatyczne. To mnie najbardziej interesuje. Kontrola i nastawienie. No wszędzie dookoła są trochę nastawieni do nas nieciekawie, ale moglibyśmy zająć tą prowincję tutaj. Te popioły, czyli Skavenów pokonać. Spróbujmy wydać jeszcze trochę pieniędzy, żeby zyskała wyższy poziom. No i praktycznie 11. Skaveni ujawnieni. Super. Dobra, to wracasz w to miejsce. Ciebie kieruję. Myślę, że na spokojnie. Nie śpiesz się aż tak. Tu zwerbujemy sobie tych zabójców. I potrzebny mi będzie... Cholera jasna. Ty, ja nie mam budynku do tego? Nie mam. Mam pająki. Znaczy, pionki mam. Dobra, pająki mi nie są potrzebne. To wyrzucę. W zasadzie powinienem zrobić to znacznie wcześniej. Tu zbudujemy sobie na pewno lepszy budynek główny. I... w starożytnym mieście Quintex. Jak tam z winem właśnie? Jak tam idzie z handlem? Drewno 80%, 80% obsydian, wino 100%, zarabiamy na nim aktualnie 260%, importujemy marmur i żelazo aktualnie też 100%, będzie warto rozbudować.
to co? Myślę, że wino też podniesiemy na wyższy poziom. Da mi to generalnie przychód z targów globalnie 2%, plus zwiększymy sam przychód z tego budynku o 50 sztuk. Do 30 baryłek winka. Bierzemy. Plus mamy jeszcze możliwość tutaj zrobienia czegoś ciekawego. A bo ja nie mogę tego mieć. Musisz kontrolować Kislew, Eregat lub Pragę, bądź też sprzymierzysz się z kislewickim suwerenem, aby wnieść ten budynek. A, takie buty. To ona jest mocno ograniczona, słuchajcie. Może ja jeszcze za chwilkę powinienem poczekać z tym. To ja, słuchajcie, będę musiał wysłać kogoś do Kislewa. I chyba w tym celu powołam specjalną jednostkę. Kupi. Dobra, bierzemy przebiegłą. Daje plus 5 szans na działanie bohatera. I słuchajcie, nią będę chciał odkryć Kislew. Żeby odkryć Kislew, muszę lecieć aż tutaj. Coś mi przyszło przy okazji. No i myślę, że też jest to dobry motyw, słuchajcie, do tego, żeby wam podziękować za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zostawcie łapkę, komentarz i zapraszam do... Co to jest? Nie, za chwilę. I zapraszam do oczywiście Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz i oczywiście, no cóż, kupcie coś może fajnego. No, do usłyszenia, hej, pa, pa. Hej, setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.